Cześć Boże, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się częścią drugą katechizmu, dział drugi i rozdział drugi, sakramenty uzdrowienia. Pytanie 311, czy w niektórych przypadkach można celebrować ten sakrament z ogólną spowiedzią powszechną i ogólnym rozrzeszeniem? W przypadkach poważnej konieczności, na przykład gdy zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci, można zastosować wspólnotową celebrację pojedania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozrzeszeniem, z zachowaniem przepisów kościoła i postanowienia, że wierni w, w stosownym czasie wyspowiadają się indywidualnie ze swoich ciężkich grzechów. I to jest bardzo istotne, bo niektórzy, zwłaszcza na zachodzie Europy, podobno jest to praktykowane, że jest tylko spowiedź powszechna. Spowiedź powszechna jest ważna, jeżeli mamy zagrożenie śmierci. Jak samolot spada i mamy księdza na pokładzie, to możemy odbyć spowiedź powszechną, ksiądz może odpuścić grzechy nam wszystkim pod warunkiem takim, że jeżeli przeżyjemy, to pójdziemy do sakramentalnej spowiedzi. Jeżeli jest atak na World Trade Center i strażacy biegną na pomoc ludziom, wiedząc, że mogą z tego nie wyjść żywi. To kapelan strażacki może im udzielić rozgrzeszenia pod warunkiem, że jak nie zginął w czasie ratowania innych ludzi, to pójdą do spowiedzi indywidualnej. Ważne jest, żeby pamiętać, że ta powszechna spowiedź nie jest zamiast indywidualnej spowiedzi, tylko jest, jest, to, w, jest to dopuszczalne w przypadkach, kiedy nie ma innej możliwości spowiedzi. I pytanie 312. Co to są odpusty? Odpust jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzonej już co do winy, której dostępuje chrześcijanin pod pewnymi określonymi warunkami. Za siebie lub za zmarłych, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje ze skarbca zasługi Chrystusa i świętych. Odpusty. My Musimy się odpłacić Bożej Sprawiedliwości. Więc każdy grzech pociąga za sobą konsekwencje. Tak to czasami jest tłumaczone, że grzech to jest jak gwóźdź wbity w deskę. Odpuszczenie grzechów to jest wyciągnięcie tego gwoździa, ale ta dziura zostaje i tą dziurę trzeba zalepić. I to jest, ta, to, jest to zadośćuczynienie to jest, to, to jest ten czyściec, który nas będzie czekał po śmierci. To jest ta pokuta, którą nam ksiądz zadaj. Inny przykład ilustrujący to, jak, żeby to zrozumieć, to jest jak, jak gramy w piłkę i kopniemy piłkę i walniemy w okno y, sąsiada idziemy do niego, żeby go przeprosić, a sąsiad mówi, no rozumiem, sam byłem młody kiedyś, nic się nie stało, przebaczam ci. Ale to nie znaczy, że my nie musimy mu tego okna wprawić to nie znaczy, że my nie musimy mu zapłacić za tą szybę. To, że nas przeprosił, to znaczy, że nie będzie dzwonił na policję, nie będzie dzwonił do sądu dla nieletnich, żeby nas do poprawczaka wsadzili, przebaczył nam to. ale pozostały pewne szkody, które musimy naprawić. I naprawianie tych szkód w dziedzinie duchowej polega na tym, że możemy skorzystać z odpustów, Czyli ze skarbca, który jest w kościele, którym są zgromadzone yy, skarby takie, które mamy dzięki Panu Jezusowi i niektórym wielkim świętym. Przykładem to może święty Paweł, który powiedział, że cierpiąc, że raduje się, że w swoich cierpieniach dopełnia braki i udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Tacy święci jak padre Pio, który przez 50 lat nosił stygmaty Chrystusa, przez 50 lat ofiarował swoje cierpienie Panu Bogu. Padre Pio nie był wielkim grzesznikiem, który musiał cierpieć za swoje grzechy, on cierpiał za nasze grzechy. On to swoje cierpienie ofiarował Kościołowi, i Kościół teraz korzysta z tego skarbca, łagodząc nasze cierpienia czyścowe. Korzystając z tego, że inni święci ofiarowali to za nas. Tak samo my, jeżeli w czasie każdego cierpienia, każdej choroby, bólu głowy, ofiarujmy to Panu Bogu. Dajmy to Panu Bogu jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i jako zadośćuczynienie za grzechy całego Kościoła. Matka Boża w Fatimie powiedziała dzieciom, żeby cierpiały, żeby ofiarowały swoje cierpienia w intencji grzeszników, żeby się modliły za grzeszników, bo przez to, że nikt się nie modli za grzeszników, to wiele ludzi idzie do piekła. I te małe dzieci to rozumiały, a nam to bardzo ciężko, dorosłym, trudno, często bardzo trudno nam to zrozumieć. Odpust można uzyskać bardzo łatwo poprzez czytanie Pisma Świętego, odmawianie różańca, adorację najświętszego sakramentu. Trzeba spełnić tylko warunki. No, oczywiście, warunki uzyskania odpustu każdy może sobie łatwo wygooglować. Ważne jest, żeby o tym pamiętać, że to nie jest takie automatyczne. Odmówię jedną część różańca, pomodlę się za Ojca Świętego i uzyskałem odpusty dla siebie czy dla swoich krewnych, zmarłych czy kogoś. To nie jest takie proste. Te warunki są bardzo trudne do uzyskania. W pewne, z jednej strony bardzo proste, bo to nie jest nic skomplikowanego. Z drugiej strony, żeby to dobrze wypełnić, to nie jest to już takie proste. Zwłaszcza tu chodzi o przywiązanie do naszych grzechów, do naszych niedoskonałości. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest całkowite odrzucenie wszystkich naszych skłonności do nawet lekkich grzechów. I to jest chyba dość trudne w naszym życiu, o ile niegraniczące z niemożliwością, ale to nie zmienia faktu, że nie powinniśmy starać się wykonać te warunki, bo to też pomaga nam na naszej drodze duchowej. I to tyle o sakramencie pojednania. Gorąco wszystkim polecam. Jak ktoś dawno nie próbował, to warto spróbować. Następny będzie tutaj parę pytań jeszcze na temat sakramentu namaszczenia chorych. Jak przeżywano chorobę w Starym Testamencie? W Starym Testamencie człowiek doświadczał podczas choroby swoich ograniczeń i jednocześnie rozumiał, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem. Prorocy przewidywali, że może ona mieć także wartość odkupięcią w stosunku do grzechów własnych i innych ludzi. W ten sposób choroba była przeżywana w obliczu Boga, którego człowiek prosił o wyzdrowienie. To jest też ważne, dlaczego skoro Bóg jest doskonały, dlaczego nasz świat nie jest doskonały? Dlaczego w naszym świecie jest tak dużo cierpienia? Dlaczego w tym świecie jest tak dużo chorób? Przez ostatnie parę lat przechodziliśmy przez etap pandemii ograniczeń strachu związanego z tą, z tą straszną chorobą. Dlaczego tak jest? Niektórzy mówili, że to kara boża, inni mówili, że to zemsta pewnego azjatyckiego mocarstwa. Natomiast Kościół nas uczy, że wszystko zło na świecie jest wynikiem grzechu. Wszystkie cierpienia, wszystkie choroby, wszystkie niedoskonałości są. Owocem grzechu. Bóg stworzył świat doskonały, ale ten świat przestał być doskonały, dlatego że my grzeszymy. W jaki sposób jest to powiązane, nie wiem i wam nie wytłumaczę. Natomiast katechizm nas uczy, że w Starym Testamencie ludzie to rozumieli. Ludzie to rozumieli, że grzech jest y, przyczyną chorób i choroba jest spowodowana przez grzech. Y, mylnie myślono w Starym Testamencie, że grzech jest że grzech powoduje w doczesnym świecie naszą chorobę i że jeżeli ktoś był kaleką, pamiętacie pytania do Pana Jezusa, nauczycielu, czy to przez swoje grzechy on jest ślepy, czy przez grzechy swoich rodziców? No, to tak nie działa. To nie jest tak, że jak my zgrzeszymy, to nas coś złego spotka. My czasami Cierpimy poprzez grzechy innych ludzi, bo grzech powoduje niesprawiedliwe cierpienie. Gdybyśmy cierpieli poprzez swoje grzechy, byłoby to sprawiedliwe, ale grzech nie jest sprawiedliwy. Grzech powoduje cierpienia w sposób niesprawiedliwy. Sprawiedliwy jest Bóg i dlatego każdemu z nas odda za każde niesłuszne, niesprawiedliwe cierpienie. Natomiast w tym doczesnym świecie. Grzech powoduje niesprawiedliwe cierpienia, niemniej jednak w Starym Testamencie ludzie rozumieli to powiązanie grzechu z cierpieniem z chorobą. Pytanie 314. Jaką wymowę ma współczucie Jezusa dla chorych? Współczucie Jezusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem przyjścia Królestwa Bożego, a więc zapowiadały zwycięstwo nad grzechem, cierpieniem i śmiercią. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie. Które, jeśli będzie zjednoczone z Jego cierpieniem, może stać się środkiem oczyszczenia i zbawienia dla nas i dla innych ludzi. Współczucie Jezusa dla chorych, uzdrowienie. Pan Jezus symbolizował w ten sposób właśnie to, co czeka każdego z nas. Że w przyszłym życiu, gdy będziemy zbawieni, jeśli będziemy zbawieni, nie będziemy już w ogóle cierpieć. I to, że możemy się zjednoczyć z Panem Jezusem, to co święty Paweł powiedział, raduje się w swoich cierpieniach. Bo mogę dopełniać braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Święty Paweł zjednoczył swoje cierpienie z cierpieniem Pana Jezusa, i to jest wskazówka dla każdego z nas. My to samo możemy i to samo powinniśmy zrobić. Zjednoczyć swoje cierpienie z cierpieniem Pana Jezusa, bo cierpienie Pana Jezusa ma moc zbawczą. Może nasze cierpienie stać się środkiem oczyszczenia i zbawienia dla nas i dla innych ludzi. Pytanie 315: Jak postępuje Kościół wobec chorych? Kościół, który otrzymał od Pana zadanie uzdrawiania chorych, stara się je wypełniać, zarówno przez opiekę, jako otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, którą im towarzyszy. Posiada on przede wszystkim jeden specjalny sakrament, przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą ustanowiony przez Chrystusa i poświęcony przez świętego Jakuba. Choruje ktoś wśród Was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. To jest też ważne, że ten sakrament też ma korzenie biblijne. I to nie jest ostatnie namaszczenie. My bardzo często ten sakrament nazywaliśmy przez lata ostatnim namaszczeniem, bo to się wołało się kapłana, jak już ktoś umierał. To jest sakrament dla osób chorych. To jest sakrament dla tych, którzy są chorzy. Możemy przyjąć ten sakrament. Idąc na operację, możemy przyjąć ten sakrament, jak mamy problemy z naszą psychiką, yy, wiedząc, że nie umrzemy od tego, ale ten sakrament daje nam pewne łaski. Więc nie bójmy się tego sakramentu. Poprośmy kapłana, by nam go udzielił. Zawołajmy kapłana do naszych bliskich, gdy są w domu chorzy, nie tylko wtedy, gdy już umierają. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych? Właśnie kolejne pytanie nam to powie. Stosowny czas na jego przyjęcie zachodzi wtedy, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby lub starości. Ten sam wierny może przyjąć go powtórnie, gdy choroba się pogłębia lub w przypadku nowej ciężkiej choroby, jeżeli okoliczności to zalecają. Jego celebracja może być poprzedzona sakramentem pokuty. No, to tutaj to pytanie odpowiada w ten sposób, że otrzymujemy ten sakrament, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć. Jeżeli idziemy na operację, to w pewnym sensie jest to jakieś zagrożenie śmierci. Jeżeli cierpimy na depresję, to w pewnym sensie jest to jakieś zagrożenie śmierci. Nie należy rozumieć tego zagrożenia śmierci w takim sensie, że ktoś wydaje ostatnie tchnienie. Należy to rozumieć tak, że nie jest to sakrament dla osób, które zachorowały na grypę, nie jest to sakrament dla osób, które ząb rozbolał i zamiast iść do dentysty mówią, a to może ksiądz mi udzieli tego sakramentu, to mnie zęby przestaną boleć. Jak ząb boli, to idźmy do dentysty, jak mamy grypę, to zażywajmy aspirynę. To jest sakrament dla osób ciężko chorych, ale nie na łożu śmierci. Nie należy tego rozumieć, że to jest sakrament dla kogoś, kto już jest na łożu śmierci. Natomiast też nie należy przesadać w drugą stronę, bo też spotkałem się z taką praktyką w kościele tutaj, że jest msza święta z udzieleniem sakramentu i po mszy świętej jest kolejka do kapłana, i wszyscy przyjmują ten sakrament, wszyscy, którzy byli w kościele, a było w kościele 200 czy 300 osób, z tego co najmniej 90% wygląda na zdrowych, całkowicie. Więc y, takie podejście, myślę, z pewnym nadużyciem i nie w taki sposób powinno się do tego sakramentu podchodzić. Inaczej mówiąc, nie popadajmy w skrajność. To nie jest dla osób, które już są jedną nogą na tamtym świecie, ale jest to sakrament dla osób. Chorych naprawdę. Kto może sprawować ten sakrament? Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani, czyli biskupi i księża, i prezbiterzy. W jaki sposób udziela się tego sakramentu? Istotą celebracji tego sakramentu jest przede wszystkim namaszczenie olejem poświęconym, jeśli to możliwe przez biskupa, czoła i rąk w obrządku rzymskim, lub także innych części ciała w obrządkach wschodnich. Namaszczeniu temu towarzyszy modlitwa kapłana, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu. Tu myślę, że tu nie ma co dodawać, no bo tu jest tylko opis, jak to wygląda i w kościele zachodnim, rzymskim, i w kościołach wschodnich. Pytanie 319. Jakie są skutki sprawowania tego sakramentu? Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski, która zjednoczy wewnętrznie chorego z męką Chrystusa. Dla jego własnego dobra oraz dla dobra kościoła, dając mu pocieszenie, pokój, siłę, a także przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać. Sakrament ten prowadzi niekiedy także, jeśli taka jest wola Boża do uzdrawienia ciała. W każdym przypadku namaszczenie to przygotowuje chorego na przejście do domu ojca, właśnie odpuszczenie grzechów. To jest ważne, o tym też święty Jakub mówi w swoim liście że ten sakrament da nam odpuszczenie grzechu, jeżeli osoba, do której zawołamy kapłana, jest już na przykład nieprzytomna, albo ma y, no, problemy z wysławianiem się, albo bo jest po wylewie, może ma Alzheimera, nie możemy się z nią skomunikować, więc ten sakrament daje odpuszczenie grzechu. I pytanie 320, co to jest wiatyk? Wiatyk jest Eucharystią, którą przyjmują ci, którzy kończą swoje ziemskie życie i przygotowują się na przyjście do życia wiecznego. Przyjęta w chwili przejścia z tego świata do Ojca Komunia Ciała i Krwi Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, jest zaczątkiem życia wiecznego i mocą zmartwychwstania. Wiatyk, ostatnia Komunia Święta na drogę. Jakie to jest piękne, gdy... Oddajemy nasze ostatnie tchnienie, mając w sobie Pana Jezusa w postaci eucharystycznej, który już czeka na nas z drugiej strony. Jest to coś, o co warto się modlić i o co warto poprosić Pana Boga, żeby mieć tą łaskę odejścia w towarzystwie kapłana najbliższych po przyjęciu Najświętszej Eucharystii. Czego sobie i Wam życzę, i w ten sposób kończymy rozdział. Drugi rozdział, trzeci będzie dotyczył sakramentów w służbie komunii i posłania wiernych, ale to już na kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.